Cześć z strony 23 witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dziś przyjrzymy się wieżyczkom, którymi będziemy mogli grać w Kingdom Rush Alliance. Tak jest, twórcy zaprezentowali dziś na swoim kanale na YouTubie wszystkie wieżyczki, wszystkie 15 wieżyczek, którymi będziemy mogli zagrać w najnowszej części Kingdoma. Swoją drogą twórcy pokazują nam bardzo dużo i pytanie, czy aż nie za dużo. Wiadomo, chcą nakręcić hype na tą grę, natomiast pokazują bardzo dużo treści. I tak się dzisiaj zastanawiałem z pewnymi osobami, czy żeby nie było tak, że my tą grę w lipcu dostaniemy. Zobaczymy zawartość i będzie takie, że no w sumie to wszystko już widzieliśmy. Ale no myślę, że tak nie będzie, przynajmniej taką mam nadzieję. No ale dziś naprawdę twórcy dali potężną dawkę kontentu 50-minutowy live. Być może przyjrzę się temu, co tam było dokładnie mówione, obejrzę to, przeanalizuję dokładnie. Dziś natomiast nagrywam tylko taki przegląd tych wież i ich umiejętności, jakie będą dostępne do naszej dyspozycji w Kingdom Rush Alliance. I zaczynamy od królewskich Łuczników Royal Arch Archers. No i pisywani są jako najlepsi Łucznicy, najlepsi Strzelcy w Królestwie i generalnie. Zdolności mają dwie, tak jak wszystkie pozostałe wieżyczki. No i w sumie nie wiem, czy jakoś specjalnie, szczegółowo będę te zdolności omawiał, natomiast myślę, że przynajmniej trochę przeczytam coś i tak pokrótce powiem. I pierwsza zdolność to Armor Piercer, czyli wtedy wystrzeliwane są trzy strzały, które zadają damage ignorujący armor przeciwnika, czyli możemy tą wieżyczką, mimo że jest łucznikiem, zadawać... Właśnie obrażenia przeciwnikom, którzy posiadają pancerz. Drugą zdolnością z kolei jest przywołanie orła, który będzie atakował przeciwników idących ścieżką. Jest to bardzo podobna, jak nie taka sama właściwie, zdolność, którą miały, miała wieżyczka tych łuczników cienia w Kingdom Rush Vengeance. Tam z kolei oni przywoływali bodajże wrony czy kruki. Także myślę, że na tej samej zasadzie to będzie działało. Kolejna wieża to baraki palladynów. No i Palladyni oczywiście, to są elitarni, lineryjscy żołnierze. Tacy, którzy dodatkowo mają takie iście magiczne zdolności. I pierwsza zdolność to lead by example. I jest to zdolność, gdzie, no pewnie po jakimś wylewelowaniu albo po prostu, jak coś się spełni, się jakieś warunki, no to jeden z naszych palladynów jest zastępowany gwardzistą elitarnego oddziału i mamy w tych, wtedy tych paladynów w takich fioletowych zbrojach, którzy byli przedstawieni bodajże w jednym z newsletterów albo w samym trailerze. Dlu, druga zdolność to <gryw> przepraszam healing prayer, czyli healing prayer, czyli taka z, po prostu modlitwa o uleczenie. I gdy jeden z naszych żołnierzy będzie miał 20% HP, czyli bardzo mało no to będzie przez chwilę niejako nieśmiertelny, nie będzie się dało mu zadawać obrażeń, a on będzie się powoli regenerował. Kolejna wieżyczka to wieżyczka nam dobrze znana Arcane Wizard, czyli Arkana. Wieżę to mieliśmy w jedynce, mamy tutaj czarodzieja, który właśnie posługuje się taką fioletową magią. I pierwsza zdolność to zaklęcie dezintegracji. Gdzie po prostu natychmiastowo uśmiercany jest wybrany przeciwnik, i z tym zaklęciem też już na przestrzeni serii się spotkaliśmy. Także tutaj akurat nie jest to nic nowego. Druga natomiast zdolność to zbustowanie wieżyczek w sąsiedztwie pewnie w najbliższym sąsiedztwie także takie wzmocnienie zapewne obrażeń zadawanych przez te wieżyczki. Kolejna wieżyczka. I kolejne zdolności, oczywiście to tri I generalnie to mi przypomina ten piec, który mieliśmy w Kingdom Rush Vengeance. Tam mieliśmy tylko armię zła. Tutaj też jest to oznaczone jako wieżyczka zła, także mamy niejako odświeżoną wersję po prostu tej wieżyczki, którą mieliśmy przedstawioną w Kingdom Rush Vengeance. I pierwsza zdolność to po prostu to, że po wystrzeleniu pocisków. Po uderzeniu o ziemię tego też pocisku, no to zostaje ślad. I no oczywiście, jak po tym śladzie przejdą przeciwnicy, no to będą otrzymywać obrażenia. Będzie po prostu taka podpalona ziemia, tak jak mieliśmy też z różnymi wieżyczkami, z artylerią w różnych częściach Kingdoma. Także tutaj trochę odświeżone pewnie to będzie, ale generalnie chodzi o to samo. A jeśli chodzi o ikonkę tej umiejętności, to też. I, I ikonkę, i nazwę. To mieliśmy coś podobnego też właśnie w Vengeance. No ale jest to ta sama wieżyczka, tylko że w odświeżonej wersji, więc nie ma się też co dziwić. Druga zdolność tej wieżyczki to bombardowanie. Jak sama nazwa wskazuje, no to w pewne miejsce wystrzeliwane są pociski po prostu w większej ilości. No i kolejna wieżyczka jest już z kolei czymś zupełnie nowym. Arboreanie. Czyli Aboremanie, Aboryjczycy, chyba tak to tłumaczyło na język polski, jak czytałem te newslettery. Czyli ta nowa rasa, i mamy tutaj takie jakby specjalne drzewo, magiczne drzewo z tego lasu Erivadiant, czyli tego lasu, gdzie swój obóz ma Wesper, i właśnie jego armia, i gdzie też przybył Wezna ze swoją armią, i został zawiązany tytułowy sojusz. Także to już zupełnie coś nowego, i widzimy, że zdolności. Ale zdolności, szczególnie ta druga, może być zdolnością, która jest już znam znajoma. I tą zdolnością są oczywiście korzenie, które będą spowalniać wrogów. Taką zdolność posiadała też wieżyczka Rangersów w pierwszej części gry. Także tutaj nie jest to nic nowego, ale bardzo pasuje jak najbardziej do tej wieżyczki. Drugą zdolnością z kolei jest Give of Nature. I wtedy przywoływany jest jakiś owoc, który ma leczyć nasze jednostki na określonym obszarze, pewnie w takim w miarę najbliższym otoczeniu tejże wieżyczki. Kolejna wieżyczka to Demon Pit, czyli oczywiście tutaj mamy demony, te demon impy, te pomioty. Także też w sumie mamy przedstawionych tutaj sługów wezmana których widzieliśmy w Kingdom Rush Vengeance, tylko w Kingdom Rush Vengeance mieliśmy magów demonicznych, którzy strzelali z takich skał przypominających skały wulkaniczne w naszych wrogów. Natomiast tutaj troszeczkę lekko inaczej to wygląda i lekko inaczej chyba też działa. No bo mamy chociażby jedną różnicę, jaką jest to, że wieżyczka ta ma swojego sammona, Big Boss i wtedy przywoływany jest po prostu taki duży demon. Podejrzewam, że prawdopodobnie taki jak był przywoływany w Reinformancach w Kingdom Rush Vengeance, gdzie mieliśmy tego takiego większego demona oprócz tych dwóch mniejszych, które walczyły albo mieczem, albo rzucały i walczyły na dystans, i mogły też zdejmować tych wrogów latających. No to tutaj będziemy pewnie mieli jako sammon coś takiego. Drugą zdolnością, natomiast, są mistrzowie eksplozji. No i tutaj mamy. Po prostu to, że te demony będą wybuchały. Kolejną wieżyczką jest wieżyczka Goblinów, a mianowicie Balista. I jak sama nazwa wskazuje, jest to po prostu Balista. Bardzo solidna konstrukcja zresztą wykonana przez Goblinów. Czyli oczywiście obok krasnoludów najlepszych inżynierów w świecie Kingdoma. No, a jeszcze oczywiście są gnomy, ale. I pierwszą zdolnością tej wieżyczki jest taki specjalny bełt, który właśnie bełt strzała, e, właściwie no to balista to taka duża kusza, więc pewnie bełt, no pocisk, nieważne. E, I tutaj po prostu będzie on zadawał 50% demerza więcej i dodatkowo będzie w stanie stanować przeciwników na czas dwóch sekund. Druga zdolność natomiast to scrap bomb. Czyli jest to taka zdolność, gdzie do pocisku przymocowywana jest bomba, co oczywiście znacząco zwiększa obrażenia zadawane przez tąże wieżyczkę. Kolejna wieża jest wieżą z kolei sił linery i ich sojuszników, Flame Flamespeeder, czyli krasnoludzki miotacz płomieni. I jak sama nazwa wskazuje jest to miotacz płomieni wykonany i obsługiwany przez krasnoludy. Także mamy tutaj potwierdzenie, iż krasnoludy przeżyły wydarzenie z Kingdom Rush Vengeance, że ich rasa jednak ma się dobrze, no ale pewnie jest rozbita, bo dostali potężne. Lanie właśnie w Kingdom Rush Vengeance. I mamy kolejny wynalazek krasnoludów nowy, taki, którego nie widzieliśmy w poprzednich grach. To jest akurat bardzo dobrą informacją, że mamy coś nowego, czyli miotać płomieni. Pierwsza zdolność to Blazing Trail, czyli wystrzeliwane jest tutaj. Wystrzeliwane są. Jest płomień, i prawdopodobnie z racji, że mamy trail w nazwie, no to domniemam, iż podpalona zostanie ścieżka, po której będą szli nasi wrogowie i będą dostawali obrażenia. Ale druga zdolność, z tego co mamy w opisie, wynika, że właśnie też będzie oddziaływać na ścieżkę, i dodatkowo, jeszcze oprócz tego, że podpali ją, no to będzie w stanie stanować wrogów. Samym prawdopodobnie tym uderzeniem. Pewnie to po prostu ten atak będzie inaczej wyglądał, i jeden od drugiego będzie się różnił, ale i jeden, i drugi będzie miał chyba podobne właściwości. No, nie widzieliśmy gameplayu, nie widzieliśmy gry tymi wieżyczkami. Mieliśmy tylko takie właśnie suche informacje. Po prostu zostały udostępnione opisy wieżyczek, ich wygląd, i tam jeszcze twórcy rozmawiali na ich temat. Także podawali same informacje, nie widzieliśmy tego w praktyce. No ale z drugiej strony może dobrze, że nam tego nie pokazali, bo byśmy już naprawdę za dużo zobaczyli może przed premierą gry. Kolejna wieżyczka i kolejna wieżyczka Armii Zła. Rocket Gunners. I wydaje mi się, i bardzo fajnie jeśli tak jest, że to są po prostu Rocket Ridersi z pierwszej części gry, którzy służyli w Armii Weznana. I byli na tych poziomach zimowych, gdzie przeprawialiśmy się przez góry, a bossem zwieńczającym ten etap był Yeti JT. I wydaje mi się, że na 95% to są oni i, i doczekali się oni swojej wieżyczki, także naprawdę bardzo fajnie. I pierwsza zdolność polega na tym, że każdy atak niszczy 1% pancerza danego wroga, a dodatkowo jeszcze zadaje obrażenia obszarowe, także dość ciekawy. Kolejna zdolność natomiast to takie specjalne pociski wystrzeliwane przez naszych e, raket i też mamy dopiskę, że zadaje bardzo duże obrażenia bosom, także na pewno ta wieżyczka na bossów może okazać się przydatna. Kolejna wieżyczka jeśli chodzi o opis no to niesamowicie mnie zaciekawiła, ponieważ jest to wieża magów, ale nie byle jakich bo samych Akolitów Weznana, czyli takich uczniów Weznana, Weznon Apprentice, e, którzy właśnie taką mroczną magią się posługują, którą nauczył ich władać sam Czarnoksiężnik weznan, sam Mroczny Władca. I wieżyczka wygląda też na, naprawdę bardzo ładnie. Mamy tutaj jakieś kamienie ruiczne, mamy tutaj jakieś kryształy. E, no i ci czarodzieje e, też wyglądają naprawdę klimatycznie. No, i pierwsza zdolność to jakiś taki specjalny promień. Także, może to będzie taki promień jak Blazing Gem. E, ta wieżyczka e, może też będzie na podobnej zasadzie działała. I tutaj potrafi to nawet spowalniać wrogów. Oprócz tego, że zadaje mi obrażenia. I oczywiście, ich osłabia, to jeszcze ich spowalnia. Także, dość ciekawie. Druga zdolność to natomiast zdolność, jaką posiadają chociażby czarnoksiężnicy szkoleni w mieście Lozagon. Czyli. Przemiana przeciwników w owce. Kolejna wieżyczka, już tym razem ze strony linery i ich sojuszników. Moim zdaniem, bardzo ładna, jeśli chodzi o wygląd, o design. I jest to wieżyczka Elfów. Taka księżycowa, gwiezdna, elficka brama. Bardzo ładnie to wygląda: taki portal właściwie. Także bardzo fajny pomysł. I tutaj jakby elfy czerpią energię z kosmosu jakąś magiczną, także naprawdę, naprawdę ciekawe. I coś nowego. I pierwsza zdolność tej wieżyczki to zdolność, jaką posiadała wieżyczka Arkana w pierwszej części Kingdoma, czyli że teleportuje trzech wrogów dalej w ścieżce, żeby mieli dłuższą drogę do przejścia. I tymczas, tym samym nasze wieżyczki właśnie tymczasem mogą. Atakować dalej, i mają tym samym one więcej czasu na wyeliminowanie pozostałych, a także tych wrogów. Druga zdolność, natomiast to wschodząca gwiazda i jest to zdolność, kiedy przeciwnik zostaje pokonany no to wieżyczka ma 60% szans, że jeszcze po pokonaniu wybuchnie on i oczywiście zada swoim sojusznikom idącym w pobliżu obrażenia także też, też dość ciekawa zdolność. Kolejna wieżyczka to Nekromanta i jest to praktycznie odświeżona wersja Nekromanty, którego mieliśmy w Kingdom Rush Frontiers. Tylko w Kingdom Rush Frontiers graliśmy Hammerholdem, Linerią i ich sojusznikami i tam mieliśmy do swojej dyspozycji Nekromantę, a tutaj Nekromanta jest zaznaczony jako wieżyczka sił zła, sił weznana. Ale generalnie jest to praktycznie ta sama wieża, design samej wieżyczki widzimy, że jest trochę odświeżony, ale wygląda prawie tak samo. Pierwsza zdolność akurat może się trochę różni, bo tam chyba faktycznie była inna, że tutaj mamy przeklinanie wrogów, klątwę na wrogów i przez 10 sekund właśnie trwa ta klątwa, ale druga zdolność, którą zaraz omówię, jest 1 do 1 zdolnością nekromanty z Kingdom Rush Frontiers. A jest to oczywiście Death Rider, czyli przywołanie rycerza śmierci, gdzie mamy właśnie kościotrupa, szkielet na koniu, który też jest szkieletem. Także tutaj rycerz śmierci. Moim zdaniem bardzo fajna klimatyczna jednostka. E, także dobrze, że twórcy akurat w tym przypadku tą zdolność zachowali. Nie no, tutaj będzie spowalniał to wrogów idących przez mapę. E, dlatego takie samony też są potrzebne. No a w sumie do nekromanty no to albo byłby rycerz śmierci, albo on mógłby zrespić jakiegoś dużego szkieleta. No czy już z dwojga... Opcji do wyboru, to wolę, żeby powrócił rycerz śmierci. Kolejna wieżyczka. No to browar bitewny. coś Jakoś tak możemy to przetłumaczyć. I ta wieżyczka to jest jedno wielkie nawiązanie do Asterixa i Obelixa. Zobaczcie, ten wiking, ten mieszkaniec północy, który, który stoi na e, właśnie tej beczce, tej wielkiej beczce. No to ma takie same spodnie jak Obelix. Natomiast ten, który, który stoi poniżej, no to widzimy jego twarz, widzimy jego zarost, no to wygląda jak Asterix. I pierwsza zdolność to eliksir mocy. I jest to nawiązanie do eliksiru, jaki tego, właśnie, to był chyba eliksir, tak? E, który pili ten napój, o, ma, napój magiczny, właśnie, który pił Asterix, Obelix i inni mieszkańcy wioski Galów. E, Druid Panoramic stworzył oczywiście e, ten eliksir. Ten magiczny napój, i oni wtedy zyskiwali taką nadludzką siłę i mogli odpierać legiony rzymskie. No i właśnie tutaj mamy to nawiązanie, że wypijając ten napój, no to mamy takiego wojownika, który jest pod wpływem tego napoju i przywoływany jest na pole bitwy i walczy i jest takim naprawdę dobrym sammonem. Druga zdolność tej wieżyczki też wydaje się dość ciekawa, i generalnie ta wieżyczka moim zdaniem wydaje się dość mocna. Ponieważ jest to rzucenie beczki, która zawiera w sobie trującą substancję, i oczywiście po wylaniu jej na ścieżkę, będzie ona zatruwała wrogów, którzy właśnie w tą substancję wejdą. Przedostatnią wieżyczką jest Dune Sentinels, czyli Strażnicy Wydmowi, i jest to oczywiście jednostka związana z Hammerholdem. Rzucają oni takimi specjalnymi ostrzami. Mam nadzieję, że to nie będzie coś takiego samego, jak mieliśmy. Gobliny w Kingdom Rush Vengeance, które rzucały bumerangami, bo ta wieżyczka naprawdę no nie była zbyt dobra. I pierwsza zdolność tej wieżyczki to zrzucanie noży w określone cele. I jeśli dany cel umrze, no to jeszcze zyskujemy dodatkowe pieniądze. Także tutaj trochę taka zdolność podobna do tego, co mieli Assassini, bodajże w Kingdom Rush Frontiers, tam też mieli chyba taką z kolei na czwartym levelu jak wykupiliśmy asasinów i oni mieli tam te trzy takie jeszcze rozgałęzienia, to chyba jedna była właśnie związana z tym, że dostawało się pieniądze jak nic nie pomyliłem a druga zdolność związana z tymi właśnie ostrzami które dzierżą nasi strażnicy w swoich dłoniach i po prostu rzucają oni tymi ostrzami i przez 4 sekundy Odbijają się jakoś one od wrogów na ścieżce, zadając im obrażenia. I ostatnią wieżyczką, jaką mówię, i chyba ta wieżyczka wizualnie na razie najbardziej mi się podoba, i jako jedyna chyba z tych wszystkich, nie wiem czemu, ale jakoś tak po prostu mnie urzekła i zrobiła na mnie wrażenie, Grim Race. Czyli właśnie takie zjawy, takie upiory, upiorne zjawy właściwie to chyba są, jakoś tak, i teoretycznie jest to taka odświeżona wersja mauzoleum z Kingdom Rage Vengeance, ale moim zdaniem te upiory, które tutaj mamy, tacy upiorni rycerze prezentują się naprawdę nieźle. No i przyjrzyjmy się zdolnościom tej wieżyczki. I pierwsza zdolność to nieumarły strach, i że pokonana zjawa, ten pokonany upiór rzuca się jeszcze we w na wrogów. E ruszając na nich, zadając im obrażenia. Tak zastanawiam się, czy to nie może być coś na zasadzie opętania, że jakoś tak jak Banshee w Kingdom Rush Origins, ale tutaj wygląda jakby jeszcze jakaś resztka duszy tego upiora po prostu uderzała na wrogu w akcie takiej ostatniej desperacji. No nie wiem w sumie jak to rozumieć, no musiałbym zobaczyć tę zdolność gameplayowo, bo tak po opisie no to możemy mieć różne wyobrażenia na temat tej zdolności, nie? I oprócz tego jeszcze, że zadaje damage, no to redukuje szybkość. A ja także tutaj no zobaczymy, jak będzie wyglądała ta zdolność w praktyce, czyli w gameplayu. Bo, bo tak niektóre to możemy się trochę tak domyśleć a, może domyśleć, a w praktyce mogą wyglądać zupełnie inaczej niż to, co sugeruje opis trochę. No i mamy też drugą zdolność, która po prostu na jakiś czas boostuje te zjawy. Bo do, dostają one 60% dodatkowego damage'a, czyli zadawanych obrażeń. E, no ale generalnie te wieżyczki prezentują się całkiem nieźle. Część wieżyczek to odświeżone wieżyczki z poprzednich Kingdomów. Mamy kilka wieżyczek z Kingdom Rush Vengeance. Mamy wieżyczkę z Kingdom Rush Frontiers. Mamy wieżyczkę z Kingdom Rush 1. E, także tutaj kilka jest wieżyczek takich odświeżonych, takich nowych, starych. Ale mamy też kilka całkiem nowych wieżyczek, które przynajmniej na obrazkach i według opisu wyglądają na takie coś powieść świeżości i takie coś faktycznie nowe, ale zobaczymy, jak będą działały w praktyce. Bo na przykład może być tak, że po prostu ci Akolici Weznano okażą się Blazing gemem, ale z innym obrazkiem i trochę w odświeżonej stylistyce. Albo ten, właśnie. Ta, te gwiezdne wrota elfów okażą się, powiedzmy, podobne z wyglądu w praktyce i z działania do jakiejś elfickiego maga z Kingdom Rush Origins. No, mam nadzieję, że tak nie będzie, że będzie kilka tych wieżyczek jednak oryginalnych, że będzie coś nowego. Na razie tak się zapowiada, że jakieś 60% tych wieżyczek będzie zupełnie nowymi rzeczami, także w porządku. No, ale generalnie twórcy naprawdę dużo nam pokazali. E, pytanie, czy. Mają jeszcze tak duże rzeczy, które mogą nas zaskoczyć, że mogą sobie pozwolić, by tak dużo nam pokazywać? Czy jednak po prostu podejście do tej części, polityka Iron High względem Kingdom Rush Alliance jest inna niż w przypadku poprzednich części i po prostu pokażą nam więcej, no ale też, żeby jednak, no teraz podkręcą hype, a jednak, żeby nie było zawodu podczas premiery? No zobaczymy. Ja oczywiście jeszcze w opisie tego filmu zamieszczę link. Do tego 50-minutowego, prawie live'a na kanale Iron High chciałem powiedzieć na stronie, no ale w sumie to wiadomo o co chodzi. Także oczywiście link dam, jak ktoś chce obejrzeć całość, bo nie wiem, czy całość omówię, bo trochę jednak czasowo nie wiem, czy byłbym w stanie i jeszcze kilka filmów innych mam do nagrania. Także zobaczę. Natomiast stwierdziłem, że te wieżyczki, no to omówię, pokażę wszystkie, przynajmniej tak pokrótce wszystkie omówię bo jest to jednak dość ważna rzecz. Także słyszymy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się i cześć!